Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed nami kolejny odcinek z serii Najstarszy Klub, no i kolejny znakomity gość. Tym razem Marcin Koszałka, czyli operator filmowy, reżyser, scenarzysta, między innymi autor dość głośnego filmu Czerwony Pająk, jeżeli chodzi o reżyserię, ale tutaj jak na razie większy dorobek pod kątem zdjęć do filmów, między innymi Pręgi czy Rewers, także też nagradzane produkcje. O czymś zapomniałem, panie Marcinie? Dzień dobry. Nie, no też jeszcze moja kariera jakaś taka była bardzo, bardzo istotna, dokumentalna, ale no, naturalną rzeczą jest przejście z dokumentu do filmu fabularnego. Teraz zapaliła się w mojej głowie lampka, że jednak zapomniałem o tej najważniejszej sprawie, czyli kibic Krakowi. No tak, no kibic Krakowi od dziecka. Tutaj w krwi Krakowie mam po ojcu, który też był kibicem Krakowi i też pewnie po dziadku. No bo jednak to jest miejski klub, który był blisko naszego domu. Także jakby naturalnie odziedziczyłem kibicowanie po ojcu. Zanim właśnie przejdziemy do tej tematyki, która nas tutaj najbardziej interesuje, no z uwagi na scenografię, znajdujemy się na stadionie Krakowi. Upominek, szalik, najstarszy klub, pierwszy mistrz Polski. Dziękuję, to był taki niespotykany jestem. Nowość w naszym sklepie. Także porządnie zrobiony naprawdę. Porządnie zrobiony i mam nadzieję, że będzie pomagał porządnie kibicować naszym piłkarzom i hokeistom w kolejnych zwycięstwach. Panie Marcin, zaczął pan o tym wspominać, o początkach swojego kibicowania. Proszę trochę ten wątek poszerzyć. Jak właśnie wyglądał ten sam start, jeżeli chodzi o pana i Krakowie? Czyli mój start kibicowania to jest PRL, tak? Czyli ja się urodziłem w 70 roku i zacząłem kibicować pewnie tak jako 10, może 8-latek. To był koniec lat 70. Oczywiście pamiętam zupełnie inny stadion, który był tutaj. Był stary stadion. I pamiętam zawsze, że czekałem na weekend, bo wtedy z tego co pamiętam, to ta liga, nie pamiętam, bo nie jestem jakimś takim superfachowcem futbolu, ale nie wiem, czy to myśmy chodzili zawsze w weekendy na mecze tutaj na Krakowie, no i święta wojny oczywiście z Wisłą. Zresztą wtedy była taka atmosfera. Ja w ogóle lubię pojednanie, na przykład teraz chciałbym, żeby ci kibice może kiedyś na przykład razem usiedli sobie, ci kulturalni kibice, i nawet zrobiłem teraz takie coś, że po wygranym meczu Wisły Kraków w tej chwili z Legią, rzeczywiście mecz był dobry, dobrze Wisła grała, umieściłem po prostu, tak chciałem, umieściłem na stronie, na fanpage'u Wisły, na Facebooku umieściłem taki wpis, że jako kibic Krakowi gratuluję bardzo dobrą grę Wisły i zwycięstwo nad Legią. I powiem szczerze, że bardzo dużo pozytywnych reakcji miałem od kibiców Wisły, co świadczy o tym, że ludzie wbrew pozorom chcą się jakoś jednoczyć po prostu, że nie budować mury i mosty. Wtedy nie było takiej chuliganki po prostu. Ja pamiętam, że były okrzyki różne i wyzwiska podczas meczu. Bo myślę, że to były najważniejsze mecze, to były zawsze mecze jednak z Wisłą. Nie? Zresztą tak jest jak historia Krakowi, że też jak się czyta historię Krakowi, to cały czas przewija się rywalizacja z klubem z Lwowa i pojedynki lokalne, czyli najważniejsze, czyli Święta Wojna, czyli mecze z Wisłą. I ja też pamiętam oczywiście najbardziej mecze z Wisłą. To była inna Wisła, to były inne czasy. Ten kontekst, który taki polityczny, który do dzisiaj mi został, to jest to, że i myślę, że gdzieś tam siedząc na sektorze Krakowi czułem się trochę w ten sposób, że jestem po stronie jakiegoś niezależnego klubu. Bo tam był wtedy problem, że to był klub gwardyjski, milicyjny. Że to było jednak ZOMO, milicja i myśmy byli w takiej fazie protestu, to był czas Solidarności. To był czas przed stanem wojennym, potem po stanie wojennym, że gdzieś tam element taki polityczny był bardzo, bardzo ważny. I myślę, że ta wrogość jakaś taka tego sektora, na którym ja siedziałem, właśnie też polegała na tym, że to nie była tylko walka sportowa, tylko była też walka ideologiczna, polityczna. I to jakoś mi zostało jakby do dzisiaj, jak czasami używam argumentów, chociaż wydaje mi się, że właśnie podoba mi się bardzo to na Krakowi,
I bardzo lubię w ogóle w piłce nożnej to, jak na przykład w Krakowie gra z Lechem Poznań i tutaj widzę, że obok siedzą kibice, obok nas siedzą kibice z Poznania, nie? I za tym jakby tęsknię najbardziej, za takim kulturalnym kibicowaniem, tak? I w Krakowie jakby, no mimo wszystko, że no są ci ultrasi, w każdym klubie są, to jednak też czuję się jakoś wyróżniony, że jestem kibicem klubu, gdzie się pojawiali się naprawdę znani, bardzo ciekawi ludzie, jak na przykład Józef Piłsudski, czy nawet Karol Wojtyła, czy Jerzy Pilch, a naszą tutaj firmowy hymn śpiewa Maleńczyk. Także to po prostu ja też lubię ten początek tego meczu, kiedy słyszę Maleńczuka. I też czuję się prestiżowo właśnie przez to, że nie tylko chodzi o te lata, że jesteśmy najstarszym klubem, czy wy jesteście, no, ja nie jestem członkiem Krakowi, nie jestem piłkarzem, ale że są te nazwiska, są te twarze po prostu tych niebywałych ludzi i nie wiem, czy jakikolwiek klub w Polsce, może Polonia Warszawa, czy ktoś się może poszczycić jakby takimi osobowościami, które tutaj na tym terenie siedziały i oglądały tą piłkę nożną. No to na pewno niewątpliwie. Zresztą to jest wątek, o który będę chciał zapytać, ale sobie to odłożę troszkę na później. Na razie więcej sportu i wspominek. Wspomniał pan już zresztą o tym, natomiast też chciałem troszkę poszerzyć. Myśli pan Krakowia, jakie jest pana pierwsze albo jedno z pierwszych takich wspomnień z dzieciństwa? To znaczy, myśmy wtedy, jak ja kibicowałem Krakowi jako dziecko, to Krakowia nie radziła sobie zbyt dobrze, nie? Że to był taki okres, no, już raczej walki w niższych ligach. To tym, co mniejsza ta miłość, można powiedzieć. Tak, że to jest, że kibicem się jest na dobre i na złe. Ja na przykład bardzo lubię i szanuję trenera Probierza i zawsze natychmiast po każdym meczu, czy przegranym, czy wygranym, to piszę mu SMS-a. I on mi zawsze odpisuje, że walczy, nawet jak przegra wysoko. I właśnie jestem takim kibicem trochę jak na dobre i na złe, że po prostu, że dla mnie... zresztą też mi się podoba, jak rozmawiałem z Probierzem, to właśnie, co trochę mi się też przydaje w takim moim życiu zawodowym, że on mówi, że wiesz, no jako zawodowiec po prostu czy wygrana, czy przegrana, to w pewnym momencie to się wszystko robi jedno, nie? Że musisz potrafić i wygrywać, i przegrywać. I ja nie mam czegoś takiego. Dawniej może, jak byłem młodszy, to miałem, że nagle się obrażałem na klub, bo klub tam przegrywał parę meczy pod rząd, nie? A teraz nie. Teraz wiem, na czym polega ta walka, że gra się takim składem, jakim się ma, jak przeciwnik pozwala, tak? I nie ma we mnie nikt takiej złości, że Krakowia przegrała mecz, nie? Jest czasami jakiś smutek taki rodzaj, no, że szkoda, że się nie udało, tak, ale zawsze może być po prostu może być lepiej, nie? I moja jakby historia kibica była budowana od tego, że Krakowia była w niższych ligach i po prostu szła do góry. I mam też takie szczęście, że w zasadzie ukoronowaniem tego mojego kibicowania było, że pojechałem tam, bo właśnie mnie ten Probierz zaprosił, byłem synkiem w Lublinie, kiedy był finał Pucharu Polski. I jakby po tych wszystkich latach kibicowania, no w zasadzie jakieś ukoronowanie było tego kibicowania, bo byłem... Panie Marcinie, spokojnie, to nie ostatni sukces Krakowia, ale też pan jest jeszcze u kresu życia, także mamy nadzieję, że ten sukces jeszcze przed nami. No nie, ale to patrząc wstecz, to jest pierwszy zdobyty Puchar Polski w historii. Jasne, że Krakowie miała Mistrzostwa Polski, ale nie miała nigdy Pucharu Polski I też dla mnie to było bardzo, jest to jedno z ważniejszych wydarzeń takich mojego życia, że właśnie byłem świadkiem na żywo tego meczu w Lublinie. Jak Krakowia się w ogóle przewija w pana życiu teraźniejszym? Czy ona jest takim jakby ważnym elementem, że ten weekend przychodzi? Ja wiem, że nie może pan być na każdym spotkaniu, bo też przecież mamy jakąś tam relację wspólną, więc wiem, jak to mniej więcej wygląda, ale czy rzeczywiście ta Krakowia jest takim ważnym elementem pana życia? Też wiem, że pan ciągnie swojego syna, także ta chronologia tak, on grał w Krakowi, teraz gra w takim tu innej grupie, ale
Myślę, że on wróci do Krakowi, do gry, bo całkiem źle sobie radzi. On ma 10 lat, i tylko że daleko jest na trening i on na razie może za rok zacznie jeździć, bo już będzie miał 11 lat i będzie mógł, myślę, że jeździć sobie swobodnie transportem publicznym, żeby dotrzeć na trening. Na razie to był to problem właśnie, że treningi były daleko od domu, bo mieszkamy w starym mieście. Natomiast pan mnie pyta o to takie przeżycia, to bo ja mam dużą wyobraźnię wizualną taką i ja sobie rozszerzam ten klub na rzeczy tak jakby nawet tak filmowe. Bo ja wszędzie widzę jakby gdzieś jakiś film, jakąś opowieść. Nie? I jak patrzę na tą Krakowię, to mi się te wszystkie obrazy otwierają z historii. Nie? Że po prostu widzę tych wszystkich ludzi gdzieś, kałuże. Widzę tych gości, co grali na błoniach po prostu w tym błocie, tak. Widzę te zabory po prostu, widzę ten okres Austro-Węgier, widzę też taką, co wydaje mi się gdzieś tam, to jest bardzo, bardzo fajne dla tego klubu, że ten klub był niesamowicie kosmopolitycznie otwarty na obcych. Że w tym klubie, ja wiem, że duży tutaj udział jest społeczności żydowskiej, tak, ale że ten klub był zawsze otwarty na ludzi wszelkich, że jak inne kluby, na przykład był antysemityzm, nawet w naszym, czyli krakowskim klubie po drugiej stronie Błoń, Wisła niestety właśnie nie tolerowała Żydów w swoim składzie, a Krakowia była niesłychanie otwarta. Przecież grali tu i Austriacy, i Węgrzy, i Czesi, bo to i Żydzi, i Polacy, i była taka właśnie równość i otwarcie. I to na mnie, jak zacząłem poznawać historię Krakowi, to bardzo dobre wrażenie na mnie robiło i też w ogóle te sukcesy kadry Polski, którą Kałuża prowadził, nie? Że tu jest właśnie taki, wydaje mi się, że dobry background taki w obrazach i w historii buduje też świetne poczucie bycia kibicem klubu, że jak się patrzy, bo jednak status klubu i bycie kibicem buduje legenda. Znaczy buduje, kim byli ci ludzie, jak ci ludzie żyli, jak się zachowywali, tak. I to jest, mnie to nakręca, jakby nakręca mnie przeszłość do teraźniejszości. A właśnie jeszcze o przeszłości chwileczkę. Wspomniał pan o ojcu i o dziadku. Czy to było tak, że oni pana ciągnęli na mecze i to było taka bezrefleksyjne, powiedzmy to, z pana strony, czy jednak gdzieś tam, może bardziej z ich strony, czy to był taki nawyk, czy jednak gdzieś te rozmowy o tej Krakowi, może o tym wątku solidarnościowym też się przewijały, czy to po prostu jednak było takie, o, po prostu w ten sposób spędzamy weekend? Nie, to ojciec mój był bardzo, bardzo fajnym człowiekiem, inżynierem i on właśnie dużo opowiadał mi też o przeszłości, że ten klub, kiedy on powstał, jak powstał i jak jest ważny dla historii Krakowa i w ogóle jak to było, jak to jest. Wiem, że dużo różnych pamiątek, bo ojciec też miał przyjaciół, którzy tutaj działali w Krakowie i w domu było dużo proporczyków, jakichś kufli, szklanek Krakowi, takich artefaktów, jakichś przypinek z różnego okresu, lat 50., 60. Także ja czułem taką integralność trochę, jak że to jest jakby mój klub, bo on jest blisko mojego domu. Nie? Że to też jest właśnie bardzo ważne, że Krakowie ma status takiego klubu, który gdzieś jest klubem miejskim, nie? Czyli on jest otworzony na mieszkańców starego miasta, no to ja mówię historycznie. I jakoś się czułem, że to jest właśnie też mój klub, bo on jest blisko mojego domu. Starego miasta, ale też tej legendarnej półwsi zwierzynieckiej, bo to też, tak. też o tym trzeba pamiętać. Wątek, o którym pan wspomniał, czyli ci znani kibice, to jest coś, co sobie właśnie szczególnie wynotowałem, aby pana o to zapytać, też jako człowieka kultury, bo myślę, że powoli gdzieś tam możemy też śmiało pana wypisywać, umieszczać w tym gronie kibiców, którzy są znani, coś osiągnęli. Jak pan sądzi, z czego to właśnie wynika? Że z jednej strony wydaje się, że świat sportu i świat kultury, sztuki
no nie do końca są blisko siebie, a z drugiej strony patrząc, właśnie wielu ludzi sztuki i kultury gdzieś ma takie duże w sobie zamiłowanie do sportu. No, pan jest tego przykładem, Jerzy Pilch, Gustaw Holoubek, Tadeusz Boy-Żeleński, po prostu są takie pierwsze skojarzenia moje, jeżeli chodzi o tych ludzi kultury, zresztą można ich wymieniać i wymieniać, no, jeżeli oczywiście chodzi o kibiców Krakowi. Zygmunt Konieczny też wybitny przecież kompozytor. To oczywiście, to się dobrze znamy, nawet Zygmunt właśnie muzykę pisał do jednego mojego dokumentalnego filmu o Jerzym Nowaku, Istnienie. Także się że przyjaźnimy od lat, też go znam z Piwnicy pod Baranami. Natomiast z tym sportem to jest po prostu tak, że nie wiem, no myślę, że u wielu ludzi jest podobnie, że bycie w sporcie, że ja jako człowiek, który aktywnie zawsze uprawiałem sport, nigdy nie grałem w piłkę nożną, jestem dość kiepski w tej chwili, już nawet nie jestem w stanie przejść mojego synka, który po prostu mi kiwa jak chce. Jest po prostu ode mnie lepszy, że musiał go przejść, to musiałem go po prostu sfaulować na siłę. Ale chodzi bardziej o sytuację sportową, że będąc w sporcie, ja akurat uprawiałem przez wiele lat, no teraz robię to amatorsko, ale kiedyś robiłem to bardzo poważnie, alpinizm, wspinaczkę górską i skałkową. Taki sport właśnie, który jest zupełnie innym sportem niż piłka nożna, bo to jest po prostu sport indywidualny, że walczy się z przyrodą, walczy się z trudnością, a nie walczy się z przeciwnikiem. W piłce nożnej walczy się z przeciwnikiem. Ale przez to, że uprawiałem sport i dalej biegam tam, wspinam się i lubię sport, to wiem, lubię też taką adrenalinę zmęczenia, rywalizacji i dlatego lubię też patrzeć na innych sportowców, którzy walczą. Ale czy myśli pan, że to jest jednak kwestia indywidualna u każdego człowieka, czy jednak może jakiś wspólny mianownik? Dlaczego ludzie kultury tak się sportem interesują? To znaczy, nawet ludzie kultury się interesują brutalnym sportem, bo przecież jest wielu namiętnych kibiców, na przykład w Stanach też ludzi kultury i sztuki, którzy lubią boks, który jest no, brutalnym dość sportem, tak? Ale lubią boks. Nie? Myślę, że człowiek jednak lubi igrzyska. No to jest sytuacja, przecież to, co tutaj widzimy za oknem, to jest trochę jak Koloseum Rzymskie, nie? Że tam to się zaczęło. To znaczy ludzie przychodzili do takiego Koloseum i patrzyli na zmagania sportowców. No, na początku to były zawody śmierci i życia, no, czyli gladiatorzy. Gdzie tak naprawdę no, nie było miękkiej gry, po prostu ludzie ginęli. Ale to było widowisko i ludzie pierwotnie w sobie mają chęć oglądania widowiska, gdzie się rywalizuje na stadionie, nie? A piłka nożna, no dlaczego piłka nożna jest najbardziej popularnym sportem świata? No, dlatego, że jest to fenomenalne widowisko sportowe w Koloseum na stadionie. I jak rozmawiałem z Pawłem Pawlikowskim, no, z naszym słynnym reżyserem, który dostał Oscara za Idę, on też jest wielkim kibicem sportowym, on z kolei kibicuje Polonii Warszawa, która też nie gra w Ekstraklasie, niestety. I też to jest taki właśnie klub warszawski, gdzie masę ludzi kultury i sztuki zawsze było kibicami Polonii Warszawa, a nie wcale Legii. Chociaż wcale nie znaczy, że Legia nie ma też bardzo ciekawych i fajnych kibiców, nie? Ale Pawlikowski, rozmawialiśmy kiedyś o piłce nożnej i bardzo często jak wymieniamy się jakimiś, jak było Euro czy coś, o grach, nawet żeśmy obstawiali wyniki, to dla nas, dla filmowców, piłka nożna, dla mnie widowisko piłkarskie jest trochę jak dramaturgia filmu fabularnego, że po prostu zwroty akcji, które są czasami niespotykane i napięcie, które jest porównywalne do filmu Hitchcocka nawet. Dlatego ja lubię też patrzeć na piłkę nożną nie tylko jako walkę kreatorów sportowych, którzy nie walczą na śmierć i życie, no walczą jakby z ramienia życia, bo nikt się nie zabija, tak? Ale z drugiej strony jest to jednak pojedynek kreatorów. Jest to wymiana ciosów, nie? I widać tym adrenalinę, widać w tym pot, łzy, krew, po prostu to wszystko jest. I też lubię sportowców, kobiety też, żeby tutaj nie robić dyskryminacji, ale lubię, szanuję ludzi, którzy po prostu, bo ja też wiem, jak to jest, co to jest zmęczenie, co to jest walka, co to jest gryzienie trawy, co to jest walka o honor, o wszystko,
o barwy klubu. Co to jest rywalizacja, że to jest chęć pokonania przeciwnika, że po prostu, że ja też to doceniam, tych ludzi, że... Bo też wiem, jak jest, przynajmniej jak w górach byłem, to też wiedziałem, co to jest skrajne zmęczenie, wyczerpanie, co to jest ból mięśni i tak dalej. Także to wszystko, ja to doceniam i to też lubię też, że ci ludzie dają z siebie, dlatego nie lubię piłkarzy, którzy, zresztą nikt nie lubi piłkarzy, którzy kombinują, żeby się jak najmniej zmęczyć po prostu podczas meczu, tylko zawsze przecież mówimy walczaków, którzy po prostu wychodzą pokrwawieni, cali w błocie. Ja też mówię, że ja bardzo często, ja często studentom w szkole filmowej też, jak rozmawiam o jakiejś taktyce filmowej i w ogóle o dramaturgii filmowej, to bardzo często podaję też piłkę nożną jako substytut jakiegoś opowiadania filmowego. Takim przykładem takich dramatycznych spotkań może być mecz, którego był pan świadkiem, jak się okazuje, czyli to spotkanie w Lublinie, tak, gdzie... Oczywiście. Tylko dla nas happy endem, no bo tam też była taka mieszanka nastrojów, ta czerwona kartka, najpierw 1-0 dla rywala, potem 1-1, czerwona kartka dla przeciwnika, nagle dzwon, mówiąc kolokwialnie, 2-1 w samej końcówce, no i niesamowita dramaturgia. Dlatego Lublin był wspaniałym meczem, ale też wspaniałym filmem po prostu, że w zasadzie no tak powinny dobre filmy wyglądać, że i w zasadzie bohater, tak na amerykańskim filmie, że bohater jest już przegrany, w zasadzie zginie i w ostatniej chwili przychodzi ratunek, nie? Jest happy end. Także no, sam pan widzi, że to jest jak dobre kino. Też nie sposób pana nie zapytać o to, no, okazuje się, że ma pan całkiem niezłą wiedzę, jeżeli chodzi o historię i historię Krakowi. Mimo, że zaczął pan od tego, że nie jest pan specjalistą od futbolu, co okazało się kłamstwem, bo jednak myślę, że jest pan całkiem niezłym specjalistą od futbolu, jak każdy tutaj z nas w Polsce. Znamy się przecież i na leczeniu, znaczy, i na bardziej, piłce nożnej wszyscy. To specjalista od futbolu teraz sobie mój synek, bo on na przykład prosił mnie parę razy, nawet raz to zrobiłem, że jak przegrali mecz, to on pisał do probierza, ja pisałem, ale mój tato teraz napisz do trenera, jakie błędy popełnił i tam. Zresztą mi się tak lubię pożartować sobie czasem z trenera probierza, że wysyłałem mu parę SMS-ów, że mówię, synek powiedział tak, że źle ustawiłeś skład, że powinieneś wymienić w tej minucie. Także de facto powiem panu szczerze, że to teraz niesłychanym fachowcem staje się mój syn, tak. Ale to dobrze, bo on też przesiąkł Krakowią, też tu zawsze przychodzi w koszulce i też chce grać. I ja nie sądzę, żeby on był zawodowym piłkarzem, bo to trzeba mieć też pewną odporność psychiczną. No, wie pan, że kiedyś, jak robiłem taki film, który niespecjalnie mi się udał, przez to, że trener Smuda nie chciał mnie wpuścić po prostu podczas Euro za blisko piłkarzy, a wszystko było oparte na bliskim kontakcie z piłkarzami i musiałem trochę ten film ratować. Ja mówię, będziesz legendą człowieku. To ktoś tam był z PZPN-u, pamiętam, rozmawialiśmy. Ktoś od laty wtedy, nie pamiętam, kto to był, ale rozmawialiśmy. I on mówi mi, że FIFA robiła takie badania, po prostu skąd pochodzą, z jakich rodzin, z jakich środowiska pochodzą najsłynniejsi piłkarze świata. Najlepsi. No i okazało się, że większość tych ludzi, 95%, pochodzi z bardzo ciężkich rodzin, po prostu z bardzo ekstremalnych miejsc, na przykład jak Messi czy Maradona, że to są fawele. To są ludzie, którzy naprawdę mieli trudne życie. Tak, Błaszczykowski przeżywali dramaty rodzinne, śmierć bliskiej osoby na oczach Błaszczykowskiego przecież. Lewandowski jest pewnym takim przykładem, że on pochodzi z rodziny inteligenckiej, no bo to byli nauczyciele chyba, sportowcy, nauczyciele, no... Sportowcy po akademii. Ale zdaje się, że też chyba Robert Lewandowski dość wcześnie stracił ojca. Zdaje się, że też może chyba musiał tak wejść w buty głowy rodziny. Tak, musiał wejść i był też ściśnięty przez rodziców, musiał stać, po prostu był katowany. Wydaje mi się też trochę jak Świątek, który po prostu, że nie miał w zasadzie życia, tylko wykuwali trochę rodzice, wykuwali jakby możliwe, że swoje kompleksy. Że sami nie osiągnęli tak wysoko, a chcieli za wszelką cenę, żeby to zrobił ich dziecko, żeby osiągnęło najwyższy poziom. Także ci wszyscy byli, to są twardzi ludzie przez twarde środowisko jakby wychowani, nie? A ludzie zawrażliwi nie przebijają się do najlepszej gry świata, bo po prostu pękają psychicznie.
Czyli krótko mówiąc, za dobrze ma się pana syn w domu, czyli mój syn może jakby grał bardzo dobrze, to by trafił, może by trafił do jakiegoś klubu, ale pewnie jakby miał trafić wyżej, to przegra psychicznie z konkurencją. Nie? Że to takie były po prostu badania, ale wiadomo, że to nie ma reguły, bo może się okazać, że on będzie grał, ale wydaje mi się, że jednak no, on chce być prawnikiem już teraz, bo widzi, że to są dobre pieniądze, bycie prawnikiem, ale super, że się interesuje piłką i niech tą piłkę gra do końca życia. Przecież on może grać jako amator w jakimś drużynie amatorskiej, bo ten sport na pewno przyda mu się w życiu. Dla pana to jest ważne, żeby syn kontynuował tą tradycję rodziny w kibicowaniu Krakowi, czy zostawiam pan wolno? Czy wiemy, że już tej wolnej ręki nie ma, no bo rzeczywiście kibicuje, ale jak to wyglądało na początku? Było to dla pana ważne? Znaczy to trochę jakby nie ma, często te dzieci rodziców nie mają trochę wyjścia, bo jak widzą po prostu rodziców kibicujących. Są też takie przypadki, że w ramach młodzieńczego buntu kibicują w przeciwnej drużynie. Tak, tak, no tutaj jest tak, ale widzę, że Antek miał jakieś takie próby załamania nerwowego, że on już nie będzie kibicował Krakowi, bo Krakowia przegrywa, ale teraz wraca. No. I to akurat się przejmuje, to się przejmuje tą karmę jakby po rodzicach. No, tak samo jak ja przejąłem po ojcu, to on przejął po mnie. On trochę jakby nie miał wyjścia, no, że to jest naturalnie. A klub na tyle ma fajne podłoże, że tutaj ludzie lubią ten klub, nie? Że jak przychodzą dzieci, no to podobnie patrzą, jak ja byłem dzieckiem. Nie? Że ten klub zachęcony przez rodzica, on też... Jak się zaczynają dowiadywać o historii tego klubu, o jego położeniu, stadionie, no to barwach klubowych i tak dalej, no to też jest to dobre podłoże, nie? Że jest się popchnięty trochę przez rodzica, ale z drugiej strony też atmosfera jest fajna i ona wciąga. Coś, co nam się troszkę wymknęło, bo moje pierwotne pytanie miało dotyczyć tego, że pana jako filmowca i mając na uwadze historię Krakowi, który moment w historii Krakowi klubu byłby takim dobrą podwaliną, dobrym fundamentem na dobry film? Znaczy ja się kiedyś właśnie zastanawiałem, że rozmawialiśmy razem, że na pewno historia Krakowi jest świetnym tematem na film fabularny, tak? Ale wydaje mi się, że najciekawszym okresem to jest właśnie ten okres właśnie kształtowania się klubu i okresu końca zaborów i II Rzeczpospolitej. Znaczy po prostu jakby, kiedy to wszystko jest początek, nie? Kiedy jest taka czysta pasja walki bez pieniędzy, bez transferów klubowych po prostu, bez tego wszystkiego, co jest teraz, że właśnie te błonia, te jakieś takie pojedynki w Parku Jordana, te pierwsze, no to, że to jest wspaniałe. I jakiś może ostatni akord to jest ten słynny mecz zaraz po wojnie z Wisłą, kiedy Krakowia zdobyła ostatni raz na lodzie tak zwany mecz, który zdobył ostatni raz Mistrzostwo Polski. To jest jakiś dramatyczny mecz w śniegu. 48 rok, 40. W śniegu i na lodzie i w ogóle. Ja pamiętam, jak montowałem film Będziesz legendą człowieku, to mam takie materiały z lat 70., jak Grzegorz Lato w Stali Mielec jakiś mecz grał po prostu. I to jest niebywałe, to po prostu, tam nie ma boiska, tam jest po prostu grzęzawisko błota. Jest po prostu, po kostki jest błoto, wszyscy są w błocie i grają w piłę nożną. Po prostu to niesamowite. I to te początki piłki nożnej, wydaje mi się, że początki Krakowi są najciekawszym dla mnie okresem filmowym. Albo jest cały taki też retro. Ja lubię w ogóle kino historyczne retro. Ja lubię taki czar właśnie trochę zmierzchu monarchii austro-węgierskiej. I to jest jakiś taki sentyment właśnie do tego. A Krakowie właśnie powstaje w tym czasie. Ono powstaje w Galicji przecież. I mamy potem nagle jakieś takie przejście do nowej Polski wolnej po tylu latach. To jest fajny background jest jakby tego wszystkiego. Też można by budować to właśnie na tym przełomie, ale też na tych ludziach, którzy tam grali, bo tam jest mieszanina po prostu ludzi tutaj z całej tej Galicji. Mówimy głównie o piłce nożnej, ale przecież Krakowia to nie tylko futbol. Czy Marcin Koszałka i hokej na lodzie? Jakiś wątek wspólny, czy niekoniecznie? Miałem taki epizod, że robiłem dokument taki krótki o hokeju, o młodych zawodnikach.
Natomiast no, nigdy nie byłem, nie fascynował mnie hokej w ogóle. Po prostu jakby wiem, że hokej to jest duża prędkość i to są te słynne uderzenia do bandy i w ogóle jest... Ja raz, parę razy robiłem hokej jako operator kamery, jakby w szkole filmowej, to dorabiałem sobie, robiłem transmisje telewizyjne. Zrobiłem tylko jedną transmisję, bo mi wrzucili po tej transmisji, ponieważ nie mogłem nadążyć za krążkiem. Już dawno akcji nie było, ja już tam kamerę trzymałem i krzyczeli na mnie z wozu, gdzie co ty pokazujesz, koszałka? Przecież akcja jest po drugiej stronie, było takie tempo, że mnie wywalili po tej transmisji. Raz zrobiłem taką transmisję, już koniec. Także no to był mój związek z hokejem. Jak pan postrzega w ogóle teraźniejszość Krakowi? No wiem, że wspomniał pan o tym, że rzeczywiście tutaj te relacje z Michałem Probierzem macie dość bliskie. Ale jak pan to wszystko widzi, jeżeli chodzi nawet nie tylko o ten czas trenera Probierza, ale powiedzmy już od tych lat 2000. No ja wiem, że tutaj jest kwestia pieniędzy. No, współczesny futbol to są transfery i pieniądze, nie? Że jakich się ma zawodników, no popatrzmy chociaż, bo tam krytykuje się polską ligę, że czytałem właśnie, że Probierz mówił, że tam trzech Polaków mamy. To i tak dużo, nie? Że są ciągle te rozmowy, że za mało Polaków gra w polskiej lidze, że są najemnicy jakby zagranicy. No tak wygląda cały futbol światowy. No przecież zobaczmy, jak najemników werbuje teraz, najemników najlepszych na świecie, ale jak PSG na przykład, nie? Że kupuje. No to jest normalne, no piłka nożna jest handlem po prostu piłkarzami i tak już będzie. No to jest wielki biznes i tu skończyły się czasy, że chłopaki z okolicy grają w Krakowie. No oczywiście, jak biznes, ale wciąż jest romantyczna, wbrew jakby temu wszystkiemu, co się dzieje, prawda? Piłka nożna gdzieś tam wciąż ma w sobie ten romantyzm i autentyczność. Oczywiście, że tak. No ja podchodzę do piłki nożnej w ten sposób, że ja nie krytykuję tak trochę taki, no już mam 50 lat, ale żeby nie robić się takiego dziada, który mówi, jak to było fajnie dawniej, nie? Że po prostu trzeba dynamicznie reagować na to, jak idzie świat do przodu, nie? Że świat jest w tej chwili taki i taki będzie i będzie w tym kierunku szedł, że ja jestem w stanie, ja na przykład interesuję się, ja w ogóle tak nie patrzę na piłkarzy zagranicznych, że to jest nie w porządku, Polacy powinni grać. Po prostu jeżeli ci piłkarze są na boisku, to ja też jakoś się z nimi utożsamiam. Czytam o nich, kim oni są, z jakiego kraju pochodzą, patrzę, jak oni grają, po prostu patrzę, jak oni grają dla drużyny. To są zawodowcy po prostu, to jest profesjonalny futbol, nie? I ci ludzie tak samo przeżywają po prostu wewnętrznie te wszystkie porażki, zwycięstwa, jak przeżywali jakieś chłopaki tutaj w 910 roku, którzy grali tu z okolicy, no, w klubie. Panie Marcinie, dziękuję bardzo za nasze spotkanie, pouczające na pewno, bardzo ciekawe, myślę, że tak również nasi odbiorcy do tego podejdą. No i cóż, zapraszamy na kolejne spotkanie razem z synem, może z żoną, żeby gdzieś tam poszerzać te kręgi kibicowskie. A, bo jeszcze chciałem panu powiedzieć, bo pan mnie pytał o tą sprawę przeszłości, że ja doczekałem takich czasów po dużym kryzysie, jednak Krakowi, kiedy się pojawił Probierz, no to jednak Krakowie zaczęła mieć wyniki, nie? To trzeba jednak powiedzieć, że po tylu latach zastoju i słabej gry jednak klubu. Ja wiem, że jest lepiej i gorzej, ale jednak cały czas Krakowie jest w ekstraklasie. Nie walczy tak o życie, żeby spaść. Była jednak na czołowych miejscach. Zdobyła Puchar Polski, Super Puchar. I ja jestem dumny z tego klubu. No, też rozumiem jakby możliwości, nie? Że pewnie gdyby klub miał więcej pieniędzy, to kupiłby jeszcze lepszych zawodników, no ale to tak jest na całym świecie. Dziękuję bardzo.